Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, część na piątek. Nasza pozycja wobec Boga zależy nie od ilości światła, jakie nam dano, lecz od tego, jak uczyniliśmy z Niego pożytek. Nawet poganin, który odpowiednio do swego poznania wybiera drogę prawości, znajduje się w korzystniejszej sytuacji niż ci, którym było dane wielkie światło i zwą się sługami Bożymi. Lecz nie zważając na to światło, w codziennym życiu zadają kłam głoszonym zasadom. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Omówcie w klasie wasze odpowiedzi na pytanie z niedzielnej części lekcji dotyczące uczenia się nienawidzenia zła i miłowania dobra, jak również niebezpieczeństw związanych z nazywaniem dobra złem, a zła dobrym. Czy sądzisz, że to niebezpieczeństwo wzrasta wtedy, gdy kultura i społeczeństwo zaczynają zmieniać swoje wartości tak, iż akceptują pewne zachowania, style życia i postawy wyraźnie potępione w Biblii? Jako jednostki, nawet jako Kościół, nie jesteśmy zupełnie odporni na trendy kulturowe i społeczne, które nami towarzyszą. Zastanów się nad zmianami, które nastąpiły w ostatnich latach w twojej kulturze i w społeczeństwie. Jakie zachowania niegdyś uchodzące za haniebne i otoczone milczeniem obecnie są otwarcie wyrażone i praktykowane, a nawet nazywane dobrymi, a przynajmniej niezłymi. Jak te zmiany wpłynęły na postawę Kościoła wobec tych zachowań? Co możemy zrobić, by chronić siebie i swój Kościół przed wpadaniem w niebezpieczną pułapkę nazwaną zła dobrem? Z drugiej strony, jakie kulturowe zmiany na lepsze wpłynęły pozytywnie na Kościół, tak iż lepiej odzwierciedla on zasady miłości i akceptacji ukazane przez Jezusa? Drugie pytanie. Zastanów się nad pojęciem głodu Słowa Bożego. W jaki sposób może do niego dojść? Czy Pan celowo ukrywa prawdę przed ludźmi, czy też raczej postawa ludzi czyni ich zupełnie niezdolnymi do przyjęcia Słowa Bożego? A może prawdą jest jedno i drugie, albo jeszcze coś innego? Omówcie tę kwestię. 3. Czy jako adwentyści Dnia Siódmego, mający tak dogłębne zrozumienie prawdy i tak wiele powodów, by wierzyć w prawdę, którą otrzymaliśmy, nie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo fałszywego przekonania, iż znajomość tych wspaniałych spraw jest wszystkim, czego potrzebujemy? Jak prawda, którą zostaliśmy obdarzeni, powinna wpływać na nasz sposób życia i odnoszenie się do bliźni, nie tylko w Kościele, a także w społeczeństwie? Innymi słowy, jak żyć stosownie do powierzonej nam prawdy? Dlaczego ważne jest, byśmy właśnie tak żyli? Dziękuję.